Cześć, tutaj Emilia z megadyskont.pl. W tym odcinku zobaczycie zestaw Disneya, magiczne karoca, Play-Doh od firmy Hasbro. W zestawie mamy trzy kolory ciastoliny, błękitny, mieniący się różowy i mieniący się granatowy. Dodatkowo użyję niebieskiego koloru z innego zestawu. A w tym zestawie mamy jeszcze kopciuszka, a także najważniejszą karocę dynię. Koła dyni są koloru różowego i możemy nimi robić na przykład tutaj bardzo ozdobny dywan, a drugim kołem zrobimy bruk i możemy również odznaczyć pantofelek. Z przodu mamy otwierane niebieskie drzwiczki, gdzie widzimy miejsce na sukienkę. Dorobimy w ten sposób sukienkę kopciuszkowi. Tutaj możemy zrobić malownicze tło. Na turkusowej dyni mamy foremki w kształcie ptaszków i myszek. A po odwrocie widzimy, że mamy tutaj dobrą wróżkę, szofera, a także myszkę i dynię. Na samej górze mamy fioletową wytłaczarkę, dzięki czemu zrobimy takie ozdoby pnącza dyni. Cała karoca jest utrzymana w kolorystyce różowo-niebieskiej. Mamy tutaj takie różowe elementy. Również z przodu znajduje się miejsce do siedzenia. Jest pikowane i jest koloru miętowego. Kopciuszek ma żółte włosy, a na nich niebieską tasiemkę. Ma niebieski gorsecik z bufkami i ma normalną, zwykłą spódnicę, którą zaraz zamienimy w piękną suknię balową. I do tego użyjemy granatowej, mieniącej się ciastoliny. Otworzymy karocę i widzimy, że jest tutaj miejsce na tył spódnicy od sukienki. I do tej foremki włożymy naszą ciastolinę. Teraz wkładam ciastolinę do środka. Trzeba to ładnie uformować i troszeczkę przycisnąć palcami. Teraz wkładamy kopciuszka w wyznaczone do tego miejsce. Tu pięknie się mieści. Troszeczkę dociskamy do naszej ciastoliny. A następnie kolejną porcję damy naprzód na drzwiczki karocy. Znów odciskamy. Musimy trochę uformować. I zamykamy karoce, mocno dociskając tak, żeby drzwiczki się zamknęły. Tak powstała nam prześliczna sukienka balowa kopciuszka. Teraz zrobimy inne postaci z bajki. Będzie to dobra wróżka i przyjaciele kopciuszka. Do zrobienia wróżki użyjemy błękitnej ciastoliny. Odciskamy w foremce. Wyjmujemy i usuwamy zbędną ilość ciastoliny. Wróżkę mamy już gotową. Teraz czas na przyjaciół kopciuszka. Są to m.in. ptaszki i myszki. Ptaszki będą granatowe, a myszki błękitne. Odciskamy pierwszego ptaszka. I widzimy, jak pięknie wyszedł. Teraz tylko należy usunąć nadmiar ciastoliny. Powstały już nam ptaszki i myszki. Dodatkowo zrobiłam różową myszkę, różową dynię oraz niebieskiego szofera.
Został nam jeszcze do zrobienia dywan, po którym przejdzie się kopciuszek. Weźmiemy troszeczkę więcej ciastoliny. Teraz przejadę karocą, żeby odbić dywan, po którym przejdzie kopciuszek. Teraz czas na fragment bruku z pantofelkiem. Rozgniatamy ciastolinę i przejeżdżamy znowu karocą. Widzimy kawałki kamieni oraz pantofelek na środku, który zostawił kopciuszek. No i ostatnie, co możemy zrobić, to pnącza dyni. Pomieszamy do tego dwa rodzaje koloru niebieskiego. Wkładamy najpierw troszeczkę ciastoliny. Widzimy, jak przez otwory wychodzą nam kawałeczki. Teraz wyjmiemy pokrywkę. Dołożymy następną ilość, ponieważ więcej nie zmieściłoby nam się i by wychodziło bokiem. Musimy to robić stopniowo. O, proszę bardzo. Teraz mamy takie długie pnącze od dyni. Tak wyglądają one też z tyłu i są fajną ozdobą do naszej karocy. Teraz postawimy kopciuszka na dywanie, po którym przejdzie do pałacu, by spotkać się z księciem. Mamy tutaj obok dynię, w którą później nasza karoca zamieni się po godzinie 12. Oczywiście wróżka będzie nad wszystkim czuwała. Nasz szofer będzie prowadził karocę, a myszki i ptaszki będą się wszystkiemu przyglądać. Na końcu, gdy kopciuszek będzie uciekał z balu, zgubi swój pantofelek na bruku. Jeżeli chcesz tworzyć przepiękne kreacje kopciuszkowi, to koniecznie kup ten zestaw na stronie megadyskont.pl. Zapraszam również do odwiedzenia nas na Facebooku.